przekop Mierzei Wiślanej, który z natury rzeczy ma łączyć, podzielił Polaków? Czy przekop, który budzi takie emocje, to słuszna, dobra i korzystna dla Polski inwestycja? Drodzy Państwo, to jest bardzo ważna sprawa, na którą Was serdecznie zapraszam. Drodzy Państwo, a ze mną w studio Wojciech Kubalewski, Zieloni, oraz via Skype pan Jacek Podgórski, Instytut Gospodarki Rolnej. Halo, czy pan mnie słyszy? Dzień dobry, kłaniam się. Witam panów, witam państwa ponownie. Panowie, to naprawdę duże emocje. Wypowiada się na temat Unii Europejskiej, na temat przekopu Mierzei Wiślanej nawet Unia Europejska, która w tym przypadku gromi Polskę. Pytanie podstawowe: kto straci na tej inwestycji, kto na niej zyska i jakie generuje ona problemy? No, że tyle się o tym mówi. Panie Wojciechu. W pierwszym rzędzie trzeba podkreślić, że decyzje w tej sprawie zapadły nielegalnie i Unia Europejska gromi nas tak samo słusznie, jak minister transportu, komunikacji czy spraw wewnętrznych gromiłby wójta na Podlasiu czy w Wielkopolsce, gdyby ten podejmował decyzje sprzeczne z ustawą polską. Gdzie tu przekroczenie prawa? Gdzie tu problem, który... O którym obszar Natura 2000, panie redaktorze. Dwie dyrektywy środowiskowe Unii Europejskiej. Dyrektywy Unii Europejskiej to jest prawo europejskie, którego Polska musi przestrzegać. Proszę państwa, kropka. W tle za chwileczkę będziemy oglądali, jak ten przekop ma wyglądać, jaka to jest konstrukcja budowlana. Pytanie do pana Jacka Podgórskiego: jak pan to skomentuje? Czy rzeczywiście jest to taka gra nie warta grzechu, jak chce pan Kubalewski? Czy jest to taki problem także prawny, ta inwestycja? 38% tego leśnego obszaru Polski to są obszary Natura 2000. My musimy sobie zadać jedno absolutnie podstawowe pytanie: co jest polską racją stanu, a co nią nie jest? Budowa kanału żeglugowego na Mierzei Wiślanej to jest projekt, który ma znacząco poprawić dostęp, po pierwsze, do portu w Elblągu, ma zagwarantować jego rozwój oraz zagwarantować Polsce swobodny dostęp z Zalewu Wiślanego na Bałtyk z pominięciem kontrolowanej przez Rosję ciśniny Piławskiej. I właśnie o tę ciśninę cała ta gra się rozbija. Zapytał pan redaktor, kto na tym traci. No, tracą przede wszystkim Rosjanie, zyskują Polacy, ponieważ przekop Mierzei Wiślanej jest szansą na rozwój szczególnie tej północno-wschodniej części Polski. To szansa na odciążenie trójmiejskich portów, to jest rozwój miejsc pracy, poprawienie walorów turystycznych. Ja wejdę panu w słowo od razu, bo sceptycy, mówią, że nie wiadomo, czy te porty w ogóle będą do wykorzystania. Nie wiadomo, czy port w Elblągu będzie na tyle atrakcyjny dla przewoźników, że będą chcieli z niego korzystać, ponieważ no, nie ma tutaj tradycji, nie ma tutaj takiej infrastruktury. Czy możemy dziś liczyć, czy są realne biznesplany i przewidywania gdzieś poparte badaniami, że faktycznie biorąc pod uwagę zaangażowanie firm z Polski północno-wschodniej, to tak, zdecydowanie. Dziś rzeczywiście port w Elblągu jest portem niewielkim, rzeka Elbląg w niewielkim tylko stopniu jest żeglowna, natomiast właśnie po to przekopujemy Mierzeję Wiślaną, aby takie podłoże pod kolejne inwestycje móc przeprowadzić. Ja przypomnę tylko, że ten projekt zakłada budowę kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, budowę toru żeglownego przez Zalew Wiślany oraz właśnie pogłębienie rzeki Elbląg. Ja wejdę w słowo panu, bo tutaj właśnie na mapce widzimy, ile zyska ten przewoźnik, płynąc szlakiem przez przekop. To są setki kilometrów, to jest mnóstwo czasu, a te prace silników mierzy się motogodzinami właśnie, więc dużo szybciej dotrze na Morze Bałtyckie, na otwarte morze przez ten przekop niż przez Mierzeję Wiślaną do tej pory, tak jak ją opływano w okolicach Bałtyjska, i wtedy musi wpłynąć na wody terytorialne Rosji, jak rozumiem.
Dokładnie, panie redaktorze, gdyby ta inwestycja nie była opłacalna dla obszaru Polski północno-wschodniej, gdyby nie w jakiś sposób nie redefiniowała tej morskiej geopolityki, tego geopolitycznego położenia Polski w tym konkretnym zakresie, to Rosja prawdopodobnie nie interweniowałaby do Komisji Europejskiej, jak to prawdopodobnie będzie miało miejsce także w przypadku innych inwestycji, które już są planowane przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Myślę konkretnie o tym, że zapewne niedługo podniesione zostanie Larun, kiedy na dobre rozgorzeją prace związane z użeglowieniem Odry. Przecież jest to bezpośrednie uderzenie w Ren, wobec czego bezpośrednie uderzenie w interesy niemieckie. Wcale się nie zdziwię, jeżeli tego typu inwestycje infrastrukturalne, jakby na to nie patrzeć, będą atakowane w przyszłości. I to nie tylko oficjalnie przez polityków, ale także, jak to ma miejsce dzisiaj, także przez organizacje ekologiczne, które, nie boję się tego powiedzieć, działają wprost w interesie na pewno nie polskim, bo jeżeli spojrzymy na potencjalne konsekwencje ich działań, to tutaj o obronie naszej polskiej racji stanu być mowy nie może. Panie Wojciechu, to jest mocne sformułowanie, którego użył pan Jacek. Tak. Jakie pan ma argumenty na to, żeby tą inwestycję wysadzić w kosmos? No bardzo przepraszam, tu mamy bardzo konkretny, olbrzymi polski interes. To jest taki kanał sueski albo kanał panamski, proporcją gardę w skali naszego kraju. I co pan wystawi naprzeciwko, no żeby zamortyzować te argumenty? No ja pana Jacka bardzo chętnie spotkam i dowiem się więcej, jakim to obcym interesom służą stowarzyszenia i fundacje broniące przyrody w Polsce. Wróćmy do aspektu ekonomicznego. Pan Jacek może chętnie przedstawi nam jakieś źródła swojej wiedzy o tym, jakie to znaczenie ekonomiczne będzie miał port w Elblągu, odległy o 50 kilometrów od portu w Gdańsku i 70 kilometrów od portu w Gdyni. Stosując logikę pana Jacka i rządu polskiego, może powinniśmy wybudować port przeładunkowy w Sopocie, skoro odległość jednego portu od drugiego nie ma żadnego znaczenia. No, faktycznie w tej chwili Warmia wydaje się być terenem, obszarem nieco zacofanym versus Trójmiasto i tamta okolica. Panie redaktorze, jeżeli ktoś uważa, że rozwój polega na tym, że trzeba zabetonować, zaasfaltować, przeciąć region siatką linii kolejowych, no to ja gratuluję pomysłowości. Region warmińsko-mazurski ma inne walory i one są bardzo pożądane wśród wszystkich ciężko pracujących ludzi w Trójmieście, w Warszawie, w innych miastach środkowej Polski. I raczej rozwój regionu warmińsko-mazurskiego upatrywałbym w dbaniu o przyrodę, w jej ochronę i w stwarzaniu warunków do wypoczynku wszystkim ciężko pracującym Polakom. I tylko przy okazji jest to także w interesie Rosji, która nie chciałaby udrożnienia tego szlaku komunikacyjnego w Polsce. Panie redaktorze, ile tysięcy ton port w Elblągu dzisiaj przeładowuje? Może pan Jacek nam to powie i skąd te towary pochodzą? Panie Jacku. Dziś są to oczywiście bardzo znikome wartości, ale właśnie dlatego ten port ma zostać w przyszłości rozbudowany, ale także jego specyfikacja będzie zupełnie inna niż portu choćby w Gdyni. Mówimy głównie o transporcie towarów o niskich gabarytach, ale także choćby tych wszystkich elementów, które produkowane są w Elblągu czy w jego okolicach. Myślę choćby o takich elementach jak turbiny do elektrowni. To wszystko dzieje się gdzieś na Warmii i Mazurach, a Warmii i Mazurom, na których miałem przyjemność konkretnie na Warmii urodzić się i mieszkać tam przez wiele lat, potrzebne są tego typu inwestycje. Niestety samą turystyką, o której pan mówił, ja bardzo szanuję zdanie pana Wojciecha, zawsze wyważone, natomiast nie mogę się zgodzić w tym przypadku, bo jednak wciąż Warmia i Mazury należą do tych najuboższych terenów Polski. Właśnie tego typu inwestycje są szansą dla rozwoju tego pięknego regionu. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby tego typu inwestycje przeprowadzać w relatywnej zgodzie z funkcjonowaniem natury. Zresztą Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dokłada starań ku temu, a biorąc choćby pod uwagę sam termin dokonania wycinki drzew poza okresem lęgowym ptaków, aby tutaj jak najmniejsza była ta ingerencja w naturę. Poza tym, jeżeli spojrzymy sobie na sam usunięty drzewostan,
który stanowi jakby podłoże pod przekop Mierzei Wiślanej, to są również relatywnie niewielkie wartości. Mówimy zaledwie o 0,5% tamtejszego drzewostanu. Jeden może powie, że to wiele. Drugi, jeżeli spojrzymy na konsekwencje, te, które pozytywne będą dla naszego kraju i dla żeglugi w tej części Polski, powie, że jednak to się opłaca. To przypomnę tylko, że przekop Mierzei Wiślanej jest elementem dużo szerszego planu dla polskich wód, który został wreszcie jest wdrażany przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, a który był już planowany znacznie wcześniej, bo przypomnę, że pierwsze wzmianki o przekopie Mierzei Wiślanej to już międzywojnie, później bardzo pozytywnie wypowiadał się na ten temat także Prawo i Sprawiedliwość za czasów Lecha Kaczyńskiego, później również Platforma za czasów Donalda Tuska. Tam oczywiście nie udało się tej inwestycji zrealizować, mimo przeznaczonych nawet pewnych środków, ale to wcale mnie nie dziwi, biorąc pod uwagę pewne dużo szersze, moim zdaniem, polityczne interesy. Bardzo cieszę się i będę bardzo bronić tej inwestycji. Cieszę się, że tego typu inwestycje są w Polsce realizowane, bo powtórzę to po raz kolejny, uważam, że jest to ogromna szansa dla Polski, no, także pod tym względem ekologicznym. No jeżeli mówimy o transporcie wodnym, to jest on dużo mniej inwazyjny niż choćby transport kołowy. To jest mówimy o mniejszym poziomie zanieczyszczeń, prawda? No właśnie. To jest nieprawda. Ja z takim dopytaniem, panie Wojciechu, no bo to wszystko, co tutaj widzimy, co słyszymy, czy to nie jest troszeczkę strzelanie do komara z armaty, bo te drzewa już zostały wycięte, mleko się wylało. To nie jest wielki, jakiś imponujący pas zieleni, a zaledwie, no nie wiem, tam kilometr na kilometr. No to się przy większej wichurze zdarza w Polsce taka utrata terenów leśnych. Więc czy panowie tutaj nie przesadzają, biorąc pod uwagę wszystkie korzyści, o których mówi pan Jacek? Jeżeli czynnik sprawczy z Żoliborza umówi się z nami, że on sobie wytnie w kampanii przedwyborczej 25 hektarów, żeby mieć wodotrysk i propagandowy sukces, a potem się od Mierzei odczepi, to niech se wycina krzyż na drogę. Natomiast wszyscy wiemy, że Mierzeja Wiślana jest iluzją i obsesją pana Kaczyńskiego, który postanowił utrzeć nosa Rosjanom. Pan Jacek nie odpowiedział na moje pytanie, to ja sobie sam na nie odpowiem. 90% towaru przychodu dzisiaj w maluteńkim porcie w Elblągu to są towary masowe pochodzące z Rosji. Jak panowie jeszcze raz wyświetlą na mapę regionu, to będzie wyraźnie widać, że Rosjanie przez swoją cieśninę pilawską spokojnie dalej te masowe towary, głównie węgiel importowany z Rosji, mogą dalej do Elbląga wozić. 300 tysięcy ton. Ekonomicznie ten przekop nie ma najmniejszego sensu. Ekologicznie stanowi poważne zagrożenie dla regionu, ale również gdyby teoretycznie okazało się, że jednak jakiś ruch towarowy przez ten port, że tak powiem, na przedmieściach Gdańska i gdańskiego portu jest możliwy do uruchomienia, to on stanowi poważne zagrożenie dla walorów turystycznych i wypoczynkowych tego regionu i dla walorów przyrodniczych. A dlaczego? Tego nie rozumiem. Czy w jakiś sposób to będzie zatruwało powietrze, czy patrząc na to, jak wygląda ten przekop, jak wygląda jego projekt, to działamy, może być wręcz atrakcja turystyczna. Pamiętamy ten w Ustce taki zwodzony most i taki właśnie architektoniczny, portowy krajobraz, to jest wręcz magnes dla turystów. I tutaj może być podobnie. Każdy będzie chciał zobaczyć ten przekop z malowniczym zwodzonym mostem. Dla turystów, jak to się dzisiaj ładnie w Polsce mówi, może drugiego sortu. Pierwszy sort turystów woli jednak oglądać i przebywać w otoczeniu przyrody nieskażonej działalnością człowieka, pozostawionej własnemu rozwojowi. Dlaczego to jest niebezpieczne dla środowiska naturalnego? No właśnie. To jest bardzo specyficzny akwen. My tak dość lekko ograniczamy naszą optykę w tej rozmowie do samego przekopu. To jest kilka kilometrów kanału wodnego, ale my musimy pamiętać o tym, że przez Zalew Wiślany, który ma średnią głębokość 1,5 metra i nadaje się do niewielkich żaglówek i do rowerów wodnych właściwie, i do małych kutrów rybackich, właściwie łódek rybackich, przez ten akwen będziemy musieli poprowadzić wielokilometrowy tor wodny. Proszę sobie wyobrazić, jak to będzie działało, jak my w piasku, który leży na dnie, będziemy musieli corocznie odkopywać taką głębinkę, po której będą te płaskodenne statki o zanurzeniu 4 metrów przepływać.
pierwszy lepszy wiatr, i to wcale nie silny, ten cały piasek z prawa i z lewa będzie wsypywał do tego toru wodnego. Będziemy mieli ogromne koszty, o których się tu oczywiście nie mówi, no bo przecież to będzie budżet państwa pokrywał, czyli to z niczyich pieniędzy. Przez lata, przez dziesięciolecia nasze dzieci i wnuki, zamiast mieć pieniądze na przedszkola, żłobki, szkoły, na wyższe studia, na rozwój badań, nauki, na rozwój drobnego biznesu turystycznego, będziemy przesypywać pod wodą z prawa na lewo piasek. No, pewne argumenty tu padły, panie Jacku. Pewne tak, natomiast ja powtórzę swoje pytanie, na które również nie uzyskałem odpowiedzi. Jeżeli rzeczywiście przekop Mierzei Wiślanej jest tak nieopłacalny ekonomicznie, jeżeli rzeczywiście w tak nikłym albo właściwie w żadnym stopniu nie uderza on w interesy Rosji na akwenie Morza Bałtyckiego, to dlaczego Rosja wobec tego interweniuje w Komisji Europejskiej? No bo z całym szacunkiem, ale biorąc pod uwagę ekspansywność rosyjskiej gospodarki, absolutnie nie zgodzę się z faktem, że rzeczywistymi pobudkami są podnoszone przez tamtejsze Ministerstwo Rolnictwa, ale także przez osoby odpowiedzialne za gospodarowanie sprawami morskimi, argumenty ekologiczne. To nieszczególnie wydaje mi się realne w kontekście samej Rosji. Gdyby Rosja na tym nie traciła, wówczas na pewno nie interweniowałaby w sprawie tego przekopu. No i ja też, patrząc na tą mapę, którą tutaj epatujemy państwa, no też widzę, że to może być świetny biznes. No to jest takie skrócenie szlaku wodnego, takie skrócenie i połączenie przez to szlaku wodnego ze śródlądowym i z lądowym, że to musi być dobry interes. No to po prostu z matematyki wynika, jak się patrzy na te skróty, na ten plan, tu go widzimy, że oszczędność jest niebagatelna. No, tylko że na tej trasie nic teraz nie pływa. Ale skoro wszyscy nam mówią, że no może pływać i dlatego to jest niebezpieczne, no to rzeczywiście może pływać. Ale nie ma, ani nie pływa, ani nie chce pływać, ani nigdy nie pływało. Poza tym pan Jacek się myli. Pierwsze przymiarki do przekopu Mierzei Wiślanej to nie jest Kwiatkowski i lata tuż powojenne podczas odbudowy wybrzeża po II wojnie światowej, bo pierwszym pomysłodawcą przekopu był Stefan Batory. Robił to z jednego powodu, który miałby ręce i nogi. Stefan Batory chciał przekopać Mierzei Wiślanej i podnieść rangę portu w Elblągu, dlatego że był w konflikcie z wolnym portem w Gdańsku. Gdańsk nie należał do korony, tylko z nią współpracował i był właśnie w sporze z Królestwem Polskim. Należało znaleźć alternatywę. No ale ja nie słyszałem, żeby Gdańsk odłączał się od Polski i nie chciał przepuszczać przez swoje porty polskich towarów. Więc ten argument króla Batorego akurat upada. Ja chciałem podkreślić, że my, nawet gdybyśmy gdzieś w naszym otoczeniu albo w Polsce znaleźli ten towar, który należy zawieźć do Elbląga, a nie do Gdańska, to w Polsce i w najbliższej okolicy nie ma nawet takich statków, które mogłyby przepłynąć przez ten kanał i przez ten kanał wodny. I załóżmy, że wiemy, kto będzie płacił za przesypywanie tego piasku na dnie Mierzei Wiślanej, tak żeby te stateczki mogły przepływać. Tych statków nie ma, bo nikt takich statków nie buduje, bo to jest bardzo specyficzny region. To jest naprawdę duży basen. No i stąd trzeba ponowić pytanie do pana Jacka. Czy powstał bardzo konkretny biznesplan, czy powstała symulacja przychodowa, która pokazuje, kiedy ta inwestycja się zwróci i która pokazuje, jakie ona będzie generowała przychody? Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej mówi o oddaniu już przekopanego kanału w 2022 roku. Ja miałem okazję rozmawiać z osobami z ministerstwa i oni twierdzą, podpierając się oczywiście badaniami przeprowadzonymi na firmach działających w Elblągu i okolicach, że ten kanał zacznie przynosić realne zyski po kilku latach. Szacuje się to na około 5 lat. Ja nie mam tych badań przed sobą, wobec czego nie będę ich zwyczajnie cytować. Natomiast jakby jeszcze odnosząc się do słów pana Wojciecha, no idąc jakby dalej tym tropem, po co właściwie budować, no równie dobrze możemy powiedzieć, że tam, gdzie dziś biegnie autostrada A2, również nic kiedyś nie jeździło, bo mieliśmy tam las. Oto właśnie tworzy się takie szanse rozwoju infrastrukturalnego kraju, aby móc je wykorzystywać. Sztuką jest potem dostosować
tę gospodarkę lokalną do tego, aby tego typu inwestycje się zwracały. Nie sądzę, aby chodziło tylko o samą grę na nosie, mówiąc kolokwialnie, Federacji Rosyjskiej, bo wówczas nie wywołałoby to, znów to powtórzę, tak ostrej reakcji tamtejszych władz. No właśnie, na koniec, bo musimy już zamykać naszą dyskusję, ja jeszcze chcę dopytać pana Wojciecha, no bo mówi pan tak konkretnie o dwóch sprawach, o wycince tego lasu i o tej potrzebie pogłębiania kanału jako o kosztach ekologicznych, prawda? Jest dużo więcej. Jest dużo więcej kosztów. No to o tych dwóch pan wyraźnie tu powiedział. Może zacznijmy od tego. Istnieje takie coś w Polsce jak Rejonowa Dyrekcja Ochrony Środowiska. I to są instytucje powołane do tego, żeby dla takich inwestycji jak przekop Mierzei Wiślanej wydać tak zwaną decyzję środowiskową. Co się dzieje w Polsce? Mamy opinię ekspertów i mamy dyrektora RDOŚ nieposłusznego obecnej władzy wykonawczej, którego się usuwa ze stanowiska po to, żeby postawić tam osobę, która już we właściwy sposób te opinie naukowców zinterpretuje. Ale mamy tą decyzję środowiskową. No tak, w 3 miesiące po tym, jak osobę, która nie chciała się podpisać pod tym idiotyzmem, wyrzucono z pracy i postawiono tam kogoś, kto był bardzo spolegliwy na to, co z Żoliborza za przekaz płynął. Jeżeli w ten sposób traktujemy opinię naukowców, jeżeli w ten sposób mówiliśmy tutaj o rzekomej analizie ekonomicznej przedsięwzięcia, znam profesora z Uniwersytetu Gdańskiego, którego opracowanie wskazuje, że to się opłaci, ale za 450 lat. Nawet zakładając, że towar przeładowywany w Elblągu nie będzie wynosił 300 tysięcy ton, tylko 1,5 miliona ton, i nawet jeżeli opłaty portowe w Elblągu wzrosną 2 razy w stosunku do obecnych, to i tak będziemy czekać na zwrot inwestycji 450 lat. Ale dalej nie podaje pan innych, poza tymi dwoma, które już wymieniłem, kosztami. No proszę. W decyzji środowiskowej odrzucono naukowe argumenty wskazujące na to, że Zalew Wiślany, który jest oddzielony od otwartego morza Mierzeją, jest miejscem, gdzie rozmnażają się liczne gatunki ryb. Jeżeli śledź bałtycki nie będzie się miał gdzie rozmnożyć, a on potrzebuje do rozmnażania określonych warunków biotopowych, to musi być płytka woda, czysta woda, spokojna woda, to tego śledzia w Bałtyku nie będziemy mieli. Proszę państwa, musimy was już z tymi, drodzy państwo, argumentami zostawić i zdać się już na państwa opinię. Sami osądźcie, kto tu ma rację. Mierzeja Wiślana chyba już największe koszty poniosła, bo las został wycięty, a teraz tylko przed nami możliwe korzyści. Pytanie, czy one się zbilansują. O tym rozmawialiśmy z panem Jackiem Podgórskim, Instytut Gospodarki Rolnej, i z panem Wojciechem Kubalewskim, Zieloni. Bardzo państwu dziękuję. Zostańcie z Telewizją w Polsce.pl.